Siemanko, Szymon z tej strony, na moim kanale wracamy do tematów epików. Wszystkie tomy Amazing Spider-Mana Epic Collection już są zrecenzowane, akurat te są moim pierwszym wyborem. Już tam powinna się pojawić do obejrzenia recenzja Kręgu Krwi z Punishera, więc teraz przejdźmy do tomu numer 2. Kingpin rządzi. I tak. Seria Epic Collection, Punishera, wydawana oczywiście przez Egmont, twarda oprawa, Marvel Classic. I kogóż my tu mamy na okładce? Na okładce mamy Punishera, Franka Castle, plus jakąś ekipę, zaskakującą jakichś ludzi, sojuszników. Jeżeli chodzi o twórców, jest ich tutaj troszeczkę wpisanych. Przede wszystkim Mike Baron jako scenarzysta w większości tych serii. Głównym rysownikiem jest Will Portacio. Mniej więcej połowy zeszytów, a później Eric Larsen. Pozostałe osoby tutaj udzieliły, że to określę, miały swój udział w annualach. Jak sobie spojrzymy z tyłu, najlepiej będzie, to mamy wpisane, co zawiera ten tom. Czyli seria Punisher zapoczątkowana w 1987 roku od numeru 11 do 25. Dwa annuale i tyle. Czyli nie mamy tym razem żadnych powieści graficznych, żadnych gościnnych występów z seriami, z którymi mógł się nasz bohater krzyżować, że to określę. Tak jak było w Kręgu Krwi, gdzie spotkał się z Daredevilem. Ktoś, kto czytał te MSM-iki lata temu, 30 lat temu, spojrzy na to i od razu mówi: skądś ja to znam? A mianowicie stąd, że to był jeden z pierwszych superbohaterskich komiksów, jakie wychodziły w Polsce, co jest wręcz fenomenalne. Gdyż wydawnictwo TM Semik w 1991 roku zaproponowało nam Amazing Spider-Mana i Punishera. I ja, będąc bardzo młodym człowiekiem, przez wiele, wiele lat byłem święcie przekonany, że Punisher to jest najważniejszy superbohater w Marvelu, albo jeden z najważniejszych, drugi po Spider-Manie. Żadne Iron Many, żadni Avengersi, żaden Kapitan Ameryka, Fantastyczna Czwórka. Nie. Punisher to jest gość. Ale dobra. Co my tu mamy? Mamy tutaj najpierw taką pojedynczą historyjkę. Znaczy pojedynczą. Czy one są bardzo fajnie moim zdaniem pisane, ponieważ często w tych opowieściach, które są nawet jednozeszytowe, tak jak mówiłem, Mike Baron, Will Portacio na rysunku, one są fajnie właśnie pisane, że to określę, i tutaj sporo treści. Mimo że to jest pojedyncza opowieść. Tylko gdzie tu się kończyć to ma? To powinien być. O właśnie, tu już wchodzimy do. Przeszliśmy tam już na kogoś innego, że to określę. Przeszliśmy do annuali, z którym mam problem, ale tak. Pojedyncza historia, i czasem jest tak, że tutaj jest jakaś historia, jakaś postać gdzieś tam się pojawiają w tych rzeczach, a one gdzieś tam przechodzą, pojawiają się później. Tutaj mamy Marka Teixeira, kolejnego rysownika, którego możemy kojarzyć żyć z naszych lat młodości. Jeden z ważniejszych. Mogliście go spotkać w jego pracy w Ghost Riderze od Muchy, która została wydana w 2023 roku. Ale taka historia z annuala, bym powiedział, troszeczkę klasyczna. Czyli Punisher gdzieś się pakuje, jakaś walka, jakaś mafiozi. Zresztą tak jak bardzo dużo opowiadań. Kolejna, że tak określę, historia, czy kolejne opowieści, to właśnie są już takie też typowo annualowe. Nawet Franka w nich nie ma. Przy czym najgorszym, czy najdziwniejszą rzeczą to jest właśnie tutaj wielki ewolucjonista, jakaś historia, która generalnie rozwija się na kilku elementach, kilku annualach różnych serii. Na przykład tutaj mamy opisane, że ciąg dalszy w Amazing Spider-Man Epic Collection Venom. Tu jeszcze jakieś informacje takie dodatkowe, typu furgonetki, magazyny, no przydatna rzecz. A propos tego epika, faktycznie mamy tutaj ten annual 22 i tam jest ta historia gdzieś tutaj zawarta. Mamy chyba pod koniec sam.
ale nie jestem pewny. Nie, nie pod koniec. Gdzieś w środku. Możliwe, że jest przed samym starciem z Venomem. Albo gdzieś tu. Tu nie, bo to jest ta historia w zakładzie psychiatrycznym. Pisana przez Innocenti. Szybciutko przeszukam, albo znajdę, albo nie, jak nie znajdę. O, tu mamy Annuala. I tu gdzieś będzie też wielki ewolucjonista, który generalnie... Fragment tej opowieści, że tak określę. Co jest po prostu dla mnie męczące. O, tu mamy naszego wielkiego ewolucjonistę, tylko to jest rozdział szósty. A tutaj był rozdział drugi. Więc podejrzewam, że jakbyśmy przeszli wszystkie oryginalne annuale z tamtego czasu, to byśmy mieli komplet historii. Dziwne. Dobra, ale tutaj wracamy do... wracamy do naszej historii głównej. Znaczy głównej. Tu mamy już z powrotem Mike'a Barona z sterami i Wilce Portacio. I mamy sytuację, gdy Punisher kogoś chce odbić z więzienia, żeby dowiedzieć się coś więcej. Ale cóż, pewne rzeczy się zmieniają. Pewni sojusznicy się pojawiają. I cóż, tak to bywa, że nie wszyscy niestety przetrwają. Ale wiedzy o społeczeństwie zaczyna się taki główny, bym powiedział, rozdział z tego tomu. Czy główny? Jeden z dwóch głównych historii. Bo to, co się wydarzy tutaj, będzie miało konsekwencje. Postacie, które pojawią się tutaj, będą działały w dalszych elementach tego tomu. I cóż, jest to zaskakujące, ponieważ tak jak mówiłem, uwielbiam Petera Parkera jako nauczyciela w serii od Straczyńskiego, no to tutaj przez chwilę Frank jest nauczycielem wiedzy o społeczeństwie w bardzo, bardzo dziwnej szkole, gdzie są naprawdę niefajne warunki do takiej pracy. No ale cóż, mamy główne starcie. Kingpin. Mistrz zbrodni, kontrolujący większość zbrodni bardzo dużą część zbrodni na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Strasznie potężny przeciwnik. No i zaczynają się podchody. Punisher werbuje swoich sojuszników, Kingpin swoich. I generalnie jest o tyle ciekawe, że tutaj dość łatwo można zginąć. Czyli jeżeli popełniasz błąd, umrzesz. Albo prawie umrzesz. I starcie z Kingpinem jest o tyle fajnie, że ono jest w pewnym momencie niejednoznaczne. Ponieważ mamy tego króla zbrodni, tego szefa, wszystkich szefów, największego złola, jakiego może być. Tylko pytanie, czy wyeliminowanie złola jest ostateczne, jest jedynym rozwiązaniem, które może zadziałać. No właśnie, to nie jest takie proste. Później mieliśmy kilka opowieści z gościnnymi rysownikami, które jakoś specjalnie mi nie zapadły w pamięć. No, czy typowe akcje Punisherowe, czyli on kogoś tam poluje. Znaczy nie, tutaj była jedna fajna historia, że tutaj próbował zapobiec wyeliminowaniu kogoś, kto miał zeznawać, ale został w celu skazania jakichś przestępców, no i dowiedział się, że będzie na niego polowanie, ale cóż. Nie zawsze się udaje. No i patrzcie, znowu. Kolejny annual, Atlantyda atakuje, rozdział 5, czyli ta historia gdzieś tam się toczy po tych annualach różnych. Tutaj mamy krótki sojusz z Moon Knightem. Ciekawostka po prostu, ale to nie jest esencja tej fabuły, niestety. Tu jest moment, kiedy ludzie uwielbiają Jima Lee i jest jeden z fajniejszych dowcipów po prostu, gdzie Punisher będzie pokazał różne techniki walki, dbając o realizm w walce z mikro. No cóż. Ale dobra. Mieliśmy annuale, mieliśmy przerywniki i teraz zaczynamy nowego rysownika, Erika Larsena, który wchodzi z rozmachem, że tak określę. Zaczynamy historię Boxer, gdzie wskutek pewnych zdarzeń, czyli tam próbujemy, czy Frank próbuje zapobiec ustawieniu walki, coś tam kombinuje,
No cóż, wychodzi, że nie wszystko niestety się udaje, ale wpada na trop pewnej tajemniczej pani. Trop prowadzi do obozu treningowego ninja i tam różne rzeczy się dzieją. Generalnie bardzo mi się ta historia podoba, jest fajnie narysowana. Ja lubię ten styl Erika Larsona, taki przekombinowany, mocny. I to historia jest dużo większa, szersza niż jak na coś, co zaczęło się od zwykłego. Pójdę sprawdzić, kto i dlaczego ustawia walki bokserskie. Co my tu jeszcze mamy na koniec? Na koniec mamy jeszcze parę grafik, posłowie i cóż, na tym kończy się ten tom. Czy on mi się podobał? Zdecydowanie. Tylko czy on mi się podobał przez nostalgię? No właśnie, nie wiem. Jakbym miał się tak zastanowić, to sporo tej historii było w czasach TM Semik, ale nadal styl narracji bardzo, bardzo do mnie przemawia. Podoba mi się to, że te monologi Pańszera są wprowadzone na zasadzie dziennika wojennego, czyli on sobie nagrywa to swoje spostrzeżenie. I dzięki temu my możemy wiedzieć więcej o jego planach, zamiarach, kojarzyć cokolwiek, co się dzieje. Podoba mi się, że jak na razie w tych dwóch epikach Pańszer popełnia błędy. On jest trochę jak Rambo, ale nie jest takim nieomylnym typem, który zawsze trafia, nigdy nie odniesie rany, nigdy się nie myli. Nie. W tych tomach, zarówno w tym, jak i w tym, zdarza się, że Pańszer po prostu popełni błąd, no i ktoś zginie, bo coś nie przyuważy, albo ktoś, z kim walczą, jest na tyle przebiegły, silny, że cóż, nie wyszło. Moim zdaniem komiks warty uwagi, jeżeli jesteście fanami narracji z lat, końcówki lat 80., bo tu mamy 88-89, to jest komiks dla Was. Natomiast jeżeli lubicie bardziej współczesne superhero, no to tu już możecie mieć lekki problem. Ja się bawiłem bardzo dobrze i jestem zadowolony, że ten tom przeczytałem. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie, czy to jest pozycja dla Was, czy niekoniecznie. Z mojej strony to by było tyle. Do następnego razu. Cześć.